pierwszych ćwiczeniach. Mają za sobą 16-dniowe szkolenie. Szczegóły w naszym dzienniku. W Hiszpanii dzieci wybierają płeć. Dlaczego za pokazywanie różnic płciowych między mężczyzną a kobietą Hiszpanie trafiają do sądu? Rozmowa z doktorem Pablo de la Fuente, hiszpańskim historykiem mieszkającym w Polsce. Bogactwo edukacji domowej. W czym tkwi sekret ogromnej skuteczności domowej edukacji? Czytam w naszym dzienniku. Dobre obiady. Sprawdzone przepisy na cały tydzień. Polecamy udka faszerowane i kluski śląskie. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Proszę Państwa, jest tu jeszcze więcej, radzę czytać. I na przykład Hiszpania, mówiłem o tym gender, zobaczcie. Pozwolili sobie Hiszpania katolicka. Zobaczcie, co się dzieje. Dlaczego za pokazywanie różnic płciowych między mężczyzną a kobietą Hiszpanie trafiają do sądu? Zobaczcie, już do tego doszło. Myślicie, że do nas nie dojdzie? Dojdzie, jeżeli sobie pozwolimy na te różne nienormalności. Popatrzcie nawet na tych polityków, którzy gdzie idą. To, że on ładnie ubrany, pięknie pod krawatem, czy ładnie ubrana, wytapetowana kobieta i tak dalej, występuje i ma to gadane, to nie znaczy, że dobrze mówi, ma dobre serce, mądrze mówi. My musimy bardzo krytycznie patrzeć i nie dać się wciągnąć w ten nurt nienaturalny, nieprawdziwy, wbrew naturze człowieka. I bądźmy mądrzy i strzeżcie dzieci też. Boga, absolutnie. Przecież w Polsce też do tego dojdzie, jeżeli Polacy, katolicy będą stali z boku, albo będą tacy katolikami takimi lewoskrętnymi. To będzie bardzo źle. Trzeba być prawym. I prawa powinna być prawica. To jest prawość, czyli prawda. Kochani, bogactwo edukacji domowej też w naszym dzienniku. Solidarność naciska na parlamentarzystów, aby przegłosowali obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Czarny dzień. Nie trzeba się bać, przegłosować. Wierzę w to, że znajdą się parlamentarzyści, którzy przegłosują. No zobaczcie, w niedzielę, czy musimy w niedzielę iść kupować? Może tacy przyzwyczajeni już jesteśmy. Świątek, piątek w tym samym stroju chodzi, w tych samych połatanych jakichś tam szatach, taka kultura. Dzisiaj widziałem, jadąc do radia tutaj, widziałem młodych ludzi, pięknie w garniturach, z kwiatami, pewno szli po świadectwo. Ja, to jest kultura, jeszcze jest. No niech będzie zawsze. No. I do kościoła też się ubrać przyzwoicie, a nie jak na... pokazuje te zwłoki, bo rozbiera skromnie. Się tak z ramionka, idzie ta kobieta, myśli, że ładna. Krawatem, bo to już jest człowiek, też moda. To człowiekowi się krawaty może niedobrze zrobić, ubrać się ładnie, ubrać się na pięknie. Wystawie. To też proszę ważne. Oglądać. Proszę Państwa, są jeszcze inne rzeczy. Ja przepraszam, ja mówię tak przez skróty, ale tak, gdzie jesteś mamo? Obrona rodziny. Ministerstwo Sprawiedliwości intensyfikuje działania na rzecz dzieci odbieranych Polakom w Niemczech, ale i w Norwegii, w Szwecji, gdzie indziej odbierają dzieci Polakom. Trzeba też to widzieć. Jak to się dzieje? Co to jest? Tak, jest, proszę Państwa, uroczystość 140. rocznicy we wtorek, 27 czerwca. 140 lat pierwszego objawienia Matki Bożej w Gieczwałdzie. To zanim Fatima była, był Gieczwałd, proszę Państwa, piękne. No i to w czasach zaborów. Matka Boża mówiła po polsku do dzieci, chociaż Kulturkampf nakazywał co innego. Nie kazał mówić, nie pozwalał mówić po polsku i tak dalej. Proszę Państwa, jeszcze wrócimy do tego, do czytania. Także Fundacja Nasza Przyszłość, siostry tu mam wydawnictwo Jedność. Przepiękne książki wydaje wydawnictwo Jedność, także w Kielcach. Założył to ksiądz profesor Henryk Witczyk i współpracuje. No bardzo, bardzo jakieś takie dobre wydawnictwo. Też nie wiem, czy wszystkie książki może się zdarzyć wszędzie jakiś błąd, bo trudno, żeby dyrektor wszystkie książki przeczytał i sprawdził. Ma swoich ludzi, ale może gdzieś się coś wkraść. Trzeba też patrzeć. Ale piękne są rzeczy. Na przykład tutaj dostałem ileś książek. W tej chwili mam tylko nowy słownik teologii biblijnej. Piękne wydania. To są już
takie ekumeniczna encyklopedia świętych i wielkich postaci chrześcijaństwa też. No ciekawa rzecz, takie duże. Inne rzeczy, siostry Loretanki, Fundacja Nasza Przyszłość. Fundacja Nasza Przyszłość ma Splendor, katalog księgarni wysyłkowej, ma grubszy i cieńszy. Ja dostałem jeden, przedtem teraz drugi i jakie książki, na różne sposoby, i religijne, i dla ciała, i dla ducha, i dla dzieci, i dla młodzieży. Naprawdę to jest aż rozkosz popatrzeć. Weźcie Państwo, przy każdym tytule jest taka mała zajawka, co o tej książce. Radzę, proszę Państwa, i o zdrowiu, na przykład dolegliwość przewodu pokarmowego, sztuka leczenia łączenia pokarmów, grypa, przeziębienie gorączka w infekcji, serce i układ krążenia, tak, dieta oczyszczająca wątrobę, jak żyć z cukrzycą, no przeróżne, to jest pełno tego, proszę Państwa, trudno, żebym czytał, nawet mają jakieś tam makarony z dodatkiem świeżych warzyw. Ciekawy jestem, jak to, no to różne rzeczy robią teraz i przeróżne rzeczy, i siostry tej Hildegardy, i przeróżne rzeczy. Brawa dla siostry Hildegardy. Ale pamiętajmy nie tylko o zdrowiu ciała, zdrowia duszy i od dzieci. Proszę Państwa, także przy sanktuarium jest, cieszę się, że jest taka księgarnia i pamiątki. Przy parkingu to jest. I tam kawiarnia, o tej kawiarni tu piszą, jakie ryzyk, biznesy tworzy, co za głupki. Przepraszam, co za ludzie niepoważni. Tak, no, takie głupstwa opowiadać. Takie głupstwa opowiada. Akurat. Zęby źle układa. My tworzymy to, robimy, ale dla ludzi chcemy, żeby to było po prostu. No, że kawał jest, herbata, ludzie jadą, chcą, czemu nie? Że lody i to, ale dobre są. Chcą to. Zupa, jeden rodzaj zupy, codziennie inny. Tak, także wielka rzeczywiście. Już pisali nawet w tych gazeciskach w Toruniu, a ludzie tak łykają, tu nie myślą, tylko powtarzają jak papugi. Często nie jesteś papugą, sprawdź. Mamy tu różne, spowiedź masowa, pucz czy nieudana nocna zmiana 2, kronika dziejów Polski, złote piekło Kołymy, Orlęta Rudnickie. Są historia, piękne rzeczy. Tak, taśmy, które wstrząsnęły trzecią RP. Ach, Trójca. I tak dalej. Sekretarz papieży. To ksiądz kardynał Mieczysław Mokrzycki, wywiad z nim. Widziałem to, czego nie widzieli inni. Właśnie, warto, proszę Państwa, więcej jeszcze. I religijne dla dzieci, i historyczne, przeróżne. Podam tylko szybciutko telefon do Fundacji Nasza Przyszłość. W Szczecinku 94 373 1160 do 63. 373 1160 do 63, także na portalu. I proszę Państwa, siostry Loretanki 679 58 39 22. Tam są też miesięczniki. Tutaj też radzę miesięcznik Fundacja Nasza Przyszłość w naszej rodzinie. Bardzo dobry miesięcznik, proszę Państwa. Bardzo, nie bójmy się czytać. W każdym domu katolickim pisma katolickie. Niedziela, tygodnie katolicki, inne pisma. Patrzeć też, czy te katolickie nie idą na lewo też, bo też idą. Są takie, patrzmy. Nie bójmy się tego wiedzieć. I proszę Państwa, oczywiście chcę, mogę pomóc, już jest. Zapraszam bardzo serdecznie i popatrzę może taki. Nie wiem, co to jest. Trochę muzyki. I czekamy. Chcę, mogę pomóc. Także proszę Państwa, czekamy, chcę pomóc. Czarny dzień, czarna godzina, czarny diabeł, czarna robota. No co jakiś czas musimy to mówić, informować, bo ten diabeł wcale nie śpi. I on podkusza, on oszukuje, on dręczy, on pobudza tutaj i tego, i tamtego, proszę Państwa, że ja nie wiem, że to jest do zgłoszenia wszystko. No bo tu mamy też takiego księdza, upadek księdza Sowy, na przykład ksiądz czy polityk grający kościołem, szemrane interesy, knajacki język, knajacki, ustawianie stanowisk, no to, a tu nie ma, wszędzie to samo,
chociaż to nie musi być ksiądz. Ja myślę, że chamstwo. Zwykły charakter, zły charakter. Wszędzie tego pełno. Niszczenie wolnych mediów. Napuszczanie polityków na biskupów. Wszystko to wycieka z udziałem księdza Kazimierza Sowy, zarejestrowanych w restauracji Sowy. Przyjaciele. Także coś niesamowitego. A jaka pogoda? Deszcz pada? O, nie, ładnie, proszę. A u nas pada deszcz. O, ale w nocy u nas też padał. Ale jak szłam już do kościoła na siódmą, bo ja mieszkam przy Matki Boskiej Saletyńskiej w Łagiewnikach, więc pięknie. Było pięknie. Pięknie, masz. Jaki kontakt? Więc jest tak, 12 to normalnie. Jak jest 12 to jest kierunkowy. Tak. 266, tak. 32, tak. 15. Dziękuję serdecznie. Ja również. Pięknie dziękuję. Pozdrawiam Kraków i oczywiście Saletynów. Matka, o Boże, tak, to właśnie. Bardzo serdecznie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Proszę bardzo. Dzwonię z Bydgoszczy. Bardzo miło mi. Mam do oddania meblościankę. Tak jest. Bydgoszcz. A jaka telefon. Jaka? Maryla. Tyś moja. Tak, ale jaka meblościanka? Meblościanka i ta meblościanka. Dobrze. Hej Maryli. Pięknie. Żeby sobie się do pokoju. Tam pod drzwiowo i półkami, szufladami, jak tak to meblościanki były. Tak. 56. Tak. Nie, przepraszam. 606. Tak. 94. Tak. 5-4. Tak. 4-1. I oczywiście zbyt goszczy, żeby sobie wzięli sami. Prawda, Pani Marylo? Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pozdrawiam serdecznie. I jeszcze jeden telefon. Proszę uprzejmie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witam pięknie ojca dyrektora. No, Pani. Ewa Zaskarżyska się kłania. Mogę, chcę pomóc. Odzież damską. I mogę już oferować i również zimową, koszulki, kurtki ciepłe. 69. Ze Skarżyska. Również zimowa, tak? Tak, również zimowa. 69. Tak. 19. Tak. Nie pokona. 32. Trąd. 837. Skarżysko kamienna. 69, 19, 32, 8, 3, 7. I Skarżysko tak. Kamienna oczywiście. A która parafia? Świętego Józefa, Skarżysko Zachodnie. Pięknie, pozdrawiamy. Już zmniejsza się bezrobocie w Skarżysku? Tak, proszę ojca. Pięknie. I dzięki Radio Maryja właśnie można się zawodowo rozwijać. No dlatego. To jest Radio Maryja, to jest i dla ducha, i dla ciała. I dla ducha, i dla ciała. Dla umysłu. Na pewno to są bardzo wartościowi ludzie, występują, bardzo wartościowi. Tak, także no, różne porady, od dzisiaj ekologa, przez medyczne, przez pedagogiczne, kuchenne, różne, prawda? I tylko chcieć włączyć i chcieć być trochę mądrzejszym, nie? No. Tak. To jest radio, jak ktoś powiedział, dla ludzi, którzy pragną być mądrzejsi. Dziękuję, pozdrawiam Pani Ewo serdecznie. A jaka pogoda? No tak, chmurki są, troszeczkę wiaterku, słoneczko zagląda, tak, proszę ojca. No a u nas ja też? Ja również, jeśli ojciec pozwoli, ładnie, tak. Chciałam serdecznie ojca pozdrowić nawzajem. I podziękować za wszystkie katechezy, które ojciec głosi. Nawzajem. Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu, że to my, proszę, my jesteśmy razem, możemy zrobić wiele, naprawdę ja zwracam się do całej rodziny Radia Maryja, do wszystkich. Ludzie, nie słuchajcie tych kłamstw lewaków o nas. Tak kłamią. To ja się dziwię, dlaczego Polacy i katolicy idą i tam są niby dziennikarzami, powielają kłamstwo w milionach egzemplarzy w sumie. I działają przeciwko Kościołowi i przeciwko Polsce. To jest takie, ja tego nie rozumiem.
Jak można? Jak idziesz do kościoła, jak możesz, człowieku, ty katoliku, kościół trzeba kochać, Jezusa trzeba kochać. Cieszę się właśnie, że mogę pomagać kościołowi, że mogę wspierać dzieła, nie lubią swojego ludzie kościoła. Potrzebują, a z nami słowa i prośby. I tak. Za to Bogu jestem wdzięczna. Pani Ewo, serdecznie dziękuję. Tak? Pozdrawiam z Panem Bogiem, bo już 10:02 minęła i wiadomości zapraszamy. Nasi redaktorzy przygotowują wiadomości, nasza redakcja informacyjna. Proszę bardzo. Szefowie państw i rządów Unii Europejskiej pochylą się dziś nad problemem nielegalnej migracji. W tym momencie powinien rozpoczynać się drugi dzień szczytu Rady Europejskiej w Brukseli. Polskiej delegacji przewodniczy premier Beata Szydło. Rząd PiS-u nie zgadza się na unijny program przymusowej relokacji migrantów, który przewiduje kwoty. Polska niesie pomoc potrzebującym w miejscach konfliktów, a nasza Straż Graniczna pomaga w zapewnieniu bezpieczeństwa na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Ta pomoc humanitarna tam na miejscu przynosi bardzo dobry rezultat. Drugi aspekt to jest oczywiście zaangażowanie się w Polski w ochronę granic zewnętrznych Unii Europejskiej i służymy pomocą tym wszystkim państwom, które do nas się w tej sprawie zwracają. Natomiast na pewno nie zgodzimy się na to, żeby prowadzić politykę, która będzie zagrażała bezpieczeństwu polskich obywateli. Komisja Europejska wszczęła wobec Polski, Czech i Węgier procedurę w związku z niewywiązywaniem się ze zobowiązań w sprawie relokacji uchodźców. Wcześniej Komisja groziła nałożeniem kar. Pojawia się także pomysł ucięcia funduszy unijnych. Rząd premier Ewy Kopacz zgodził się na przyjęcie kilku tysięcy migrantów z Włoch i Grecji. Obecne władze ze względów bezpieczeństwa zdecydowały, że jej nie wykonają. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski udaje się dziś z wizytą roboczą do Lwowa, by m.in. zobaczyć stan budowy Domu Polskiego. Polityk zaznaczył, że chce, aby otwarcie domu nastąpiło w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Jest to inwestycja wykonywana ze środków publicznych przez Wspólnotę Polską. W ubiegłym tygodniu posłowie z Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą zapoznawali się we Lwowie m.in. z sytuacją polskiej mniejszości na Ukrainie, sprawami jej oświaty oraz stanem prac przy budowie Domu Polskiego. Trzeba zrobić wszystko, by uruchomić niezbędne środki na dokończenie tej bardzo ważnej i symbolicznej dla Polonii inwestycji, powiedział senator PiS-u Jan Maria Jackowski. Dobrze by się stało, gdyby ten dom, który już od wielu lat jest budowany, został oddany do użytku. To jest bardzo duży obiekt, łącznie z częścią hotelową, umożliwiającą nie tylko działalność społeczno-kulturalną Polaków w Lwowie, ale również i działalność naukową, jak również taką o charakterze artystycznym, badawczym, naukowym. Miałem okazję wizytować tę budowę we wrześniu ubiegłego roku i rzeczywiście suma pracy, która jest niezbędna do finału, jest ogromna i to wymaga przede wszystkim środków finansowych, a przyjazd pana marszałka na pewno zmobilizuje służby odpowiedzialne za finansowanie tej budowy na zgromadzenie odpowiednich środków, żeby tę budowę jak najszybciej dokończyć. W ubiegłym tygodniu przewodnicząca Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za granicą Anna Schmidt-Rodziewicz poinformowała, że jeszcze przed wakacjami zwoła w tej sprawie posiedzenie komisji. Na rozmowy zostaną zaproszone instytucje i organizacje zaangażowane w projekt Domu Polskiego. Zdaniem Schmidt-Rodziewicz najprawdopodobniej nie da się instytucji otworzyć tak, jak planowano w przyszłym roku. Wtedy to będzie obchodzona setna rocznica odzyskania niepodległości Polski. Gaz-System wznowił odbiór surowca z gazociągu jamalskiego. Spółka
poinformowała, że jakość gazu uległa poprawie. Kilka dni temu Polska przestała pobierać gaz z magistrali ze względu na zbyt dużą ilość wody w surowcu. Operator czerpał gaz z magazynów. Gaz docierał jednak do Niemiec. Nasi zachodni sąsiedzi posiadają instalacje do osuszania gazu. Prezes PGNiG Piotr Woźniak powiedział, że brak możliwości odbioru gazu z gazociągu jamalskiego niestety może wpłynąć na sezon grzewczy. Podkreślał też, że z powodu całej sytuacji PGNiG będzie naliczało Gazpromowi kary kontraktowe. W kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotny deszcz i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy kraju, 23 w centrum, do 27 stopni na południowym wschodzie. Tylko nad samym morzem chłodniej, lokalnie do 17 stopni. Wiatr umiarkowany w porywach do 60 km na godzinę, a w czasie burz do 80, zachodni. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hektopaskale i będzie rosnąć. Były to wiadomości w Radiu Maryja. No, 10:07 minęła. Zapraszamy dzieci, kochane dzieci. Dzisiaj z Aniołem Stróżem, redaktorzy tego pisma miesięcznika Anioł Stróż, spotykałem się z wami. No i pomyślcie, żeby był w waszym domu. Powiedzcie mamusi, tatusiowi, babci, dziadusiowi, komu tam kto z wami jest. Zaprenumeruj mi taki miesięcznik. Będziesz miał kolorowy, pięknie, co miesiąc taki gość przychodzi do ciebie, a ty zobaczysz coś pięknego i będziesz ty mądrzejszy, a dzięki tobie, twojej mądrości będą mądrzejsi inni. Będziesz apostołem jeszcze lepszym. Życzymy tego. A teraz zapraszamy i po ilu minutach, zaraz, po 11 minutach zapraszam do telefonowania już i będą zagadki. Dobrze, widzicie państwo, Radio Conchita i zagadki. Dobrze, proszę państwa, gdy rozum gładki, proszę, wzywamy do prostolinijności, tam nic, książek żadnych nie czytać. To, co ty lubisz, to, co ty chcesz, czuj się dobrze, comfortable, to be comfortable. Także, proszę państwa, żeby być, no, i czuć się komfortowo, no, nie zmuszać się. Też ja współpracuję z polonistkami, Mirosławą Wrześniowską i innymi. Też uczą jako psycholożki właśnie, że psychologia jest górą. No. No, żeby nie czytać wszystkich książek jak leci. To, co lubisz, to, co chcesz. No, inna rzecz jest oczywiście, proszę państwa, w szkole. Ale w szkole lektura też nie powinno się dziecku wciskać na chama. Nauczyciel to powinien być psychologiem. Powinien wiedzieć, co wolno, czego nie wolno. Czy dziecku można coś wciskać na chama? Po co wciskać na chama? Niech praca będzie przyjemna. Niech nauka będzie przyjemna. Tyle, ile ja się obryłam, że tak powiem, tej psychologii, pracy, to chyba nikt nie rozumie, dlaczego szafki, pudła, pojemniki, kontenery, różne rzeczy, płoty nie powinny być szare na budowie, dlatego że człowiek się męczy psychicznie, nie może tego wszystkiego znieść. Szary to jest beton. Czy to nie wystarczy, że te budowy są szare, że budynek, że beton jest szary, a oko odpoczywa przy kolorze zielonym. Państwo zobaczą parę drzew i jak miło jest, Boże, że te tujki są. Jak to przyjemnie jest, proszę państwa, że tutaj są te tujki. No. Także buziaczki i proszę jeść kaczki, gdy nadaje nasze radio. Może w ogóle to KFM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Także proszę bardzo, proszę być z nami. Proszę być z nami. No tutaj Litka rozmawiała ostatnio z SS, że opieprzyła, bo on ją chciał, a ona jego opieprzyła. No rzeczywiście dużo rzeczy
robi się nielogicznie, niepotrzebnie i głupio, no na przykład jak z tym zamykaniem na przykład bram. No to gdzie kobieta będzie leciała teraz bramę zamykać, otwierać? Ja mówię, słuchaj, po pierwsze, ty powinnaś tutaj wykorzystywać ludzi do tego, żeby on ciebie wyręczył w zamykaniu bramy, w otwieraniu bramy, jeżeli jesteś inteligentna, jeżeli w danym momencie o tym powiesz. No, także proszę Państwa, sterować, kierować, korzystać z okazji w tym sensie, że wiedzieć, co możesz, czego nie możesz, jakie masz kompetencje, jakie masz wpływy. I to jest całe to życie, proszę Pani. Tutaj książka nic nie pomoże, bo oczywiście można się wczytać w fotel, jak ja bym się zapadła, proszę Państwa, miałabym książki czytać. Ja, rasowa baletnica, to ja już tutaj w Miednicy czuję takie coś, że no, źle się czuję, że się nie ruszam. No, już czuję, że się nie ruszam. Jakbym miała teraz książki pisać, proszę Państwa, i siedzieć cały, dlatego ja wstaję co sekunda i zaglądam, co sekunda wstaję, przychodzę, arię odstawiam, proszę Państwa, i nie mogę tak cały czas siedzieć, bo bym się po prostu źle czuła. I to wszystko nagrywamy w Radio Conchita. Dlaczego? Dlatego, że każde nasze słowo, każdy nasz oddech, gest, w sensie foniczny taki gest, proszę Państwa, jest edukacyjny, że coś wiemy więcej, z tego się uczymy. Dużo ciekawych. Także proszę Państwa, proszę być z nami. Radio ma najlepsze pomysły nasze. Dlaczego? Dlatego, że tam, gdzie byśmy nie weszły, to widzimy materiał do reportażu, materiał do dyskusji, materiał do audycji, pomysły. Także proszę być z nami. Już będzie wszystko w porządku, proszę Państwa. Niech to już ten piątek się dokończy, zakończy. Zu ende, da, niech ten piątek już zu ende. Mhm. Także tutaj i był ten Wynio dzisiaj i ponieważ no, nie widziałam tego roweru, gdzie ten rower jest, no to pytam się jego, bist du auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen? A on nic nie rozumie, czyli że ludzie nie rozumieją po niemiecku. Po niemiecku, tak, po niemiecku. Tutaj Litka rozłożyła, proszę Państwa, te rozmówki po niemiecku. Ale tu Polacy nie rozumieją po niemiecku w tej galerii na Piórkowskiej. Dlaczego myśmy nie chciały pójść przedwczoraj do tej galerii na Piórkowskiej Katarzyny? Że tam po prostu przychodzą takie różne durne baby, żeby tak postać, pogadać, powygłupiać. I przecież wernisaże to nie są po to, żeby stać, gadać głupoty na inny temat i chlać wino. No, niechbym ja tam cztery razy więcej wina dała, postawiła kielichów 10 razy więcej, też i puste lubią stać na pokaz. To przecież nie o to chodzi. Na Andersa 20 w galerii pewnego razu, gdy Breżniew gadał z kimś tam na inny temat, to facet odsłuchał facet i powiedział, że proszę nie gadać głupot na inny temat. Proszę nie gadać głupot na inny temat. No, także buziaczki i proszę jeść kaczki, gdy nadaje nasze radio. A że w ogóle to KPM, Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Także już, tak.